Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Ha, nie było tarczy, był mieczek. Jestem zaraz obok ogniska, gdzie pierwszy raz spotkaliśmy Patchesa, bo dowiedziałem się, że w tej dziurze, tutaj na dole, jest kowal, który może wykorzystać... Mnie tu nie było, czy ja to ominąłem? Good question. Dobra, nie zgub wątku. Tam na dole, tu widzisz, tu jest półka. Tam jest półka, a tam jeszcze niżej, gdzie nie sięgam kamerą, jest zejście do kowala, któremu mogę oddać właśnie ten ognisty żar, ten żar ognia chaosu. Dla zwykłej pewności użyję jednak tego. To tak czy jak jest upadek, który trochę mi pewnie życia by zabrał. A dzięki temu nie stracę w ogóle zdrowia. Aha, tu jest coś, czego już mam maksimum. Dobra, to nieważne. Dobra, gdzie teraz? Teraz tak po prostu w dół wystarczy? Widzę innej półki. Okej, nie zgiń! Jest, dobra. I tu na dole jest kowal, który ulepszy, któremu właśnie mogę oddać broń. Ale jest to kowal dość nietypowy. Jakie swagerskie lądowanie. A no właśnie, bo tym kowalem jest ten oto szkielet. Który ewidentnie nie chce nas tutaj. Ale chyba dopóki go nie zaatakuje, to nie powinno być problemów. Jezu, dziękuję za to ognisko! Naprawdę. I jeszcze powiedzcie mi, że mogę do niego fast travelować. Kurde, ten ma lawę w tym. Dobra, pogadajmy. Very curious pattern. Could it be the flame of the legendary witch? I know. Suppose you left that ember with me. Old Ramos would never let you down. No, not ever. Tak. Yes, splendid. Splendid indeed. My, oh my. You precious little thing. No, i u niego odblokowałem sobie teraz właśnie modyfikację broni na broń chaosu. Tylko najpierw muszę właśnie mieć broń ognistą. Jemu też mogę dać ognisty żar, żeby... Znaczy, ognisty i chyba dużo ognisty, ale oba muszę znaleźć jeszcze w demonicznych ruinach albo w Izalicie. Jedno z dwóch miejsc, ale chyba w ruinach. A do tego, no niestety będę musiał trochę połazić. No to wiadomo, odpalę sobie poradnik, po prostu będę szukał mniej więcej miejscówek. Co masz na sprzedaż? O, kość wiodącą do domu. Miło. Odłamek tytanitu i... Okej, to samo co Andre. Powiesz coś jeszcze? Okej. Okay. Stary, co się pultasz? Dobra, tu mi stworzył przejście, za chwilę zobaczymy dokąd prowadzi. No dobra, w sumie... Jest to ognicho, więc też się teleportować z niego. O kurde, tu otworzył przejście! Wyłazić stamtąd! Chcecie walczyć, to macie walczyć ze mną.
Jesus, dadzą się walnąć w końcu, czy nie? Może irytujące są te szkielety. Tak, ta sobie wybucha i zadaje obrażenia, ale ja tego zabić wcześniej nie mogę. Jeszcze dwa się znalazły. Au. Okej. Okay. Muszę uważać, żeby przypadkiem tych koszydrów tutaj nie przygnać do niego, no bo jest to ostatnia miejscówka, w której chciałbym, aby przeciwnicy byli. Jeszcze by zaatakowali kowala i tyle by z tego było. Dowiedziałem się też, że ten drugi żar, który mam, ten kryształowy, mogę zanieść właśnie kowalowi z Arlondo. Kurde, nie wiem, czy w sumie, czy od Guinevere, czy tam od tej iluzji Guinevere nie byłoby bliżej, no ale już trudno. Pobiegnę stąd. Kurde, ale te mroki Arlondo są naprawdę... Jakieś mroczne, no ale takie trochę no shit Sherlock wtedy z tego wychodzi, z tego zdania wychodzi. Dowiedziałem się też, gdzie mogę walczyć z Gwynem. Z Gwyndolinem. Muszę ten most obniżyć cały. Ten, który robi tutaj za skrót. Tylko, że szczerze nie bardzo wiem, jak to zrobić. Miałem też plan, aby dostać się też w końcu do Azylu Nieumarłych. Ale to wymaga ode mnie odblokowania wind, które są obok tamtego ziomeczka, tego kapłana, który nauczył mnie pierwszych cudów. Tylko też nie bardzo wiem, jak to zrobić, no. Znaczy, ja to mogę jakoś jeszcze użyć. Okej, okay, mogę pchnąć. Ale okej, ale to idzie w górę. Ale ja nie chcę w górę. Ja chcę, żeby to szło niżej. Najniżej jak się da. Okay. Co, pójdzie niżej? Pójdzie niżej. Dobra. Jeszcze mogę dalej? A nie, już nie mogę. Urządzenie się nie rusza, czyli to jest najniżej jak tylko możliwe. Zobaczmy, czy będzie przejście. No, jakieś przejście jest. Jest ognicho, proszę. Nie tego się akurat spodziewałem. W sensie myślałem, że będzie mgła, a nie ognisko. Ale dodatkowo ognicho się przyda. Nawet se przy nim odpocznę. Czy ja jestem człowiekiem? Nie, jestem teraz pustym. To sobie na wszelki wypadek pustkę odwrócę. Nie wiem, czy to coś mi da na walkę z Gwyndolinem, no ale... Let's try it. Tutaj coś mamy na start. O, jest ściana mgły. Są groby chyba. Pierścień pierworodnego słońca. A właśnie, kurde, nie wspomniałem o tym pod koniec poprzedniego odcinka. Jak tam chodziłem sobie po tych katakumbach, to znalazłem pierścień jeszcze jeden, tam gdzie właśnie było pełno tych szkieletów, które za tą ścianą, obok tych dwóch szkieletów, które się ciągle odradzały, te, które mi tak irytowały, jak tam pierwszy raz szedłem. Dobra, pierścienie. O właśnie, to był pierścień czarnej magii. Zapewnia dodatkowe sloty do strojenia. Pierścień czarnej magii, pierścień wyznawców Gwyndolina, najmłodszego potomka Gwyna, władcy słońca.
Jego moc zwiększa liczbę dostępnych czarów. Gwyndolin to ostatnie bóstwo pozostające w Anor Londo. Ma niewielu wyznawców, ale każdy z nich jest na wagę złota. Ciekawi mnie, czy działa to tak samo jak z bogami freljordzkimi. W sensie, im więcej wyznawców ma dany bóg, to tym jest potężniejszy. Czy to działa tylko na bazie dusz? W sensie, wiecie, tej magii dusz. I pierścień pierworodnego słońca ulepsza cuda. Pierścień ten należy do pierworodnego Gwyna, który odziedziczył słoneczny blask. Z pomocą tego klejnotu wszystkie czynione cuda były większe. Syn Gwyna był bogiem wojny, który w swej zapalczywości roztrwonił ojcowskie dobra i utracił boski status. Jego imię zaginęło na kartach dziejów. Ciekawe. Dobra, na walkę raczej z Gwyndolinem mi się nie przyda pierścień węża. Weź może ten pierścień pierworodnego. Mam bynajmniej włócznię, którą mogę trochę podziałać, więc... Czemu by z niej nie skorzystać? A w sumie właśnie, zanim pójdę, to sobie poczyszczę ekwipunek, bo też mam sporo rzeczy, których nie chciałbym tu mieć. Więc dajcie mi chwilkę. Dobra, porządki poczynione. Zawalczmy w takim razie z Gwyndolinem. O! Uklęknij albo przejdź. Dobra, to najpierw uklęknijmy. O, disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Okej, czyli tu mogę dołączyć do przymierza. No jest aczy za odkrycie go, więc nie, no i tak chcę walczyć, chcę go zabić, więc no raczej tylko by mi to obniżyło wartości mojego przymierza, a nie chcę aktualnie nawet dołączyć tego przymierza, żeby się levelować. Na razie nie. We shall not need speech. Exit here and follow thine own design. Przecież jestem ciekaw, czy bym coś sprzedał. Ale to w innym razem sprawdzę. Przechodzimy przez światełko. Zawalczmy więc. Heretic. First thou offendeth the godmother. And now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. A czemu mroczne słońce? Kurde, ten jego wygląd nie zawsze rozpieprza. Właśnie do tej pory widziałem go tylko na tych. Widziałem go tylko na... Na Darkseid... Boże... Darkseid... Tak, na Darksidersowej. Na Darksoulsowej Wikipedii, ale no... Ciekawie on wygląda. Widzę, lubi czarować. O, świetnie, walnął mi włócznią. Szperacze. Znowu szperacze. Myślałem, że za mnie już poleciał, ale nie. Włócznia. Szperacze. Kurde, teraz strzelał. Nie zauważyłem. Leczenie. Szperacze. Wracamy do błyskawicy. Chciałem zobaczyć, jak bardzo będzie go biła ta błyskawica, no ale kurde. Nawet nie mam jak do niego podejść, żeby mu zadać obrażeń. Obrażenie, nie mam jak podejść do tego oznaczyć, kiedy zadać obrażenie. Dobra. To się kiedyś skończy, czy ja tak będę biegł do niego cały czas? Bo jakby to jest teraz iluzja, to jestem niemal pewien. Jakby się nie zdziwił, gdybym ja teraz faktycznie biegł po prostu w miejsce. Leci włócznia. Strzela? Strzela.
Ale niezłe ma palce, skoro strzela... Kurde. Ty znowu strzela. Ile? Raz, dwa, trzy... Trzy albo cztery strzały na jedno naciągnięcie łuku. Niezły skill. Też bym tak chciał. O. Nieźle. Ale nie, dobra, tak będzie to tak cały czas będzie leciało. Czyli po prostu muszę podejść i zadać obrażenia. Ej, z tym pierścieniem to ja go może sam tą włócznią zabiję, jak tak dalej pójdzie. Włócznia? No, a propos włóczni, włócznia za włócznię, co? Choć akurat w przypadku jego to sądziłem, że to będzie raczej włócznia, ale... Właśnie też, że cudem będzie nawalał, tylko takim mega tylko tą najpotężniejszą włócznią. A tu proszę. Wali włócznią dusz. A nie włócznią błyskawic. Okej, okay, wyrzucił szperacze. Strzały. Co teraz? Znowu szperacze. Ach, kurde, minimalnie. Jakby minimalnie później zaczął to kastować, to bym go jeszcze zdążył trafić. Okej. Okay. Nie dostał prosto w twarz, ale... Dostał obrażenia tak po prostu. Jeszcze jedna włócznia jest po nim. Żegnam. Oh, Heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee. Dusza Gwendolina zdobyta. 40 tysięcy dusz za niego. Niezła kwota. No ale boss w sumie nie był aż taki trudny. No, w sumie w postaci tak zlevelowanej to na pewno nie był trudny. Zakładam, że gdybym tutaj przybył trochę wcześniej, no to miałbym bardziej przekichane. Co jest tutaj? Słoneczne ostrze. Okej. Okay. To ma być... A, kurde, kolejna skrzynia. Zwykła. Co jest tutaj? Mosiężny set, czyli to jest set tej strażniczki ognia, którą niestety zabiłem przez decyzję, jakie podjąłem. W sensie, no musiałem ją zabić, no ale to już wspominałem o tym wcześniej. Czemu jest puste? Co tutaj pusta skrzynia? Nie do końca tego się spodziewałem, ale dobra. Okej. Okay. Zobaczmy ten cud. I jeszcze najpierw opis zbroi. No oczywiście gorszy od mojej. Hełm damy rycerza mrocznego księżyca, strażniczki ognia z Anor-Londo. Gdy została nieumarłą, odwiedziła mroczne słońce Gwendolina w mauzoleum spiralnej otchłani. Stała się mieczem mrocznego księżyca i zaczęła strzec płomienia. Otrzymała ten hełm skrywający jej potworną postać i pomagający w polowaniu na winnych. Okej, okay, tutaj. Ten sam opis, okej. Okay. Czyli dalej nie ma co sprawdzać, pewnie też będzie to samo. Ale kurde, czemu tam była pusta skrzynia? Znaczy, no mnie akurat dziwi w ogóle fakt, że w pomieszczeniu jest pusta skrzynia. Zazwyczaj jak jest skrzynia, to coś w niej jest. Albo przedmiot, albo paszcza, która chce mnie pożreć. A tu? Proszę. Nic, a nic nie było. Czekaj, czy do tego ogniska bym się mógł teleportować? Podejrzewam, że tak, no bo to jest ognisko, które wymagało
posiadania takiego połączenia, żebym mógł szybko się tu przemieszczać, żeby nie latać tak cały czas i nie obracać tego mostu. Choć nie jest to w sumie aż tyle do robienia. No teraz raz w tą stronę, żeby most się obrócił tam, gdzie był wcześniej. Mógłbym się tam ustawić, byłoby lepiej. Ale zastanawia mnie jedna rzecz cały czas, bo jakby tamta to była iluzja. Anor Londo jest opuszczone, jest tu, no, nie ma tu już nikogo. Nie ma żadnych przeciwników. To co, to te wszystkie postacie, które mnie atakowały, to też były iluzje? Wszystkie? Te demony, łucznicy, te golemy, co tu byli? Żołnierze. Rycerze? Bo tu teraz nie ma absolutnie nikogo. Poza tym kowalem, oczywiście. What's that? Shiny, shiny. Give me that. I make weapons shiny. No, tu nie ma zbyt rozbudowanej rozmowy. I had shiny, shiny. I make weapons shiny. No. I dzięki niemu, dzięki temu mogę właśnie zrobić sobie kryształową broń, ale ona akurat służy jako kowal do robienia dusz bossu, z broni z dusz bossu, bo jest to jedyny kowal w całej grze, który może ulepszyć broń jakąkolwiek do lepszej jakości za duszę bossa. Dlatego dusz bossów nie warto ani konsumować dla siebie, ani oddawać ich Framptowi. Lepiej je zachować i ulepszyć jakąś broń do lepszej wersji, powiedzmy to. A właśnie, a propos duszy bossa, sprawdźmy jeszcze opis duszy naszego... To nie będzie tutaj, bo to też jest właśnie do zużycia. Dusza Gwendolina. Strażnika opuszczonego Anor Londo. Aha, okej, to tyle. Myślałem, że będzie jakiś opis dalszy, no ale nie. Duszy Gwendolina wiem, że mogę sobie zajebisty łuk zrobić, ale niestety jeszcze nie stać mnie na to, aby takowy łuk sobie zrobić, bo bodajże muszę ulepszyć łuk chyba, który ma plus 10 i to byle jaki łuk. Mogę ulepszyć go tą duszą, ale niestety nie mam na razie żaru, który chyba nie mam. Dałem duży żar Andremu. To może jestem w stanie już ten łuk zrobić? Ty, dobra, to trzeba sprawdzić. Sobie wyciągnąłem już ten... A właśnie, czekaj. Bo tamto ognicho nie działa. Ale tamto... O Jezus Maria. Przecież ja mogę tutaj normalnie tak wrócić. Dobra, sprawdzę kością. Kość wiodąca do domu. Podpocząłem przy tamtym ognisku, ale powinienem być w stanie się cofnąć normalnie. W sensie, no wiadomo, tam po prostu mnie teleportuje, bo tam przy tamtym ognisku, przez to, że nie ma strażniczki, to ognisko się nie pali. Nie wiem, dlaczego to jak to ma się w stosunku do innych ognisk, jak na przykład do tego, gdzie tu nie ma strażnika ognia, ognisko się pali samo z siebie. Okej, coraz więcej jest tego wszystkiego. To jest to ognicho obok tego kowala. Dobra. Gdzie to było? Tutaj parafia nieumarłych. Tutaj jest André. Dam mu duży żar i zobaczmy, czy już to pozwoli mi ulepszyć mój krótki łuk do broni, znaczy do poziomu plus 10. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ha, żebyś wiedział. Oh yes, it is. Dobra, ten ciągle tym samym. Dobra, wzmocnienie broni. Jak to brak? Przecież mam łuk przy sobie, nie?
Mam łuk przy sobie. Tu tylko, tu. No mam. Poważnie? Dalej nie mogę? Jakie jeszcze żar muszę udać, żeby ulepszyć ten łuk bardziej? Kurde, już pół godziny minęło. Jezu, jak ten czas leci w tej grze. Znaczy w tej, z tą grą właściwie. Dobra, teleportacja do Córy Chaosu, bo okazało się, że niedaleko naszej koleżanki powinna się znajdować jakaś jeszcze inna piromantka i być może obok niej znajdę także ziomka, który w sumie poszedł tutaj szukając twórczyni piromancji, którą mu pokazałem. Właśnie nie jestem pewien, gdzie konkretnie. W sensie, wyczytałem na Wikipedii, że powinna się ona znajdować na jednej z wysepek Blighttown. Tylko, że ja te wysepki no dość dokładnie zwiedziłem za pierwszym razem, jeszcze zanim trafiłem do tego miejsca i walczyłem z Quellac, więc nie mam bladego pojęcia, gdzie może być ta kobieta, jeśli dalej tam jest, bo też jest opcja, że po prostu już nie żyje. Ale mam szczerą nadzieję, że nie. Dobra, tych nie tykam, bo nie chcę mi się walczyć z tymi durnymi... z tymi durnymi robalami. No plus i tak są mało warte. Niestety z grubasami na zewnątrz już będę musiał zawalczyć. Choćby po to, żeby mieć po prostu przejście dalej. O co unieść tarczę? Nie, turlaj się. Na pewno. To o wiele lepsze. Dobra, widzę, że nie opłaca się pioruna wykorzystywać, które po prostu wali w nich ich mieczem. Jak mną miotnął? Ach, Blighttown i te jego cholerne, trujące bagna. No oczywiście, że ciasto z łajna. Cóż by innego? Dobra, tam nie idę. Dobra, lecę poszukać tej babeczki. Może gdzieś tu zlokalizuję. O! Jest ten ziomek! Ten nasz piromanta. No myślałem przecież, że chce mnie atakować. A chce! Ej, ziomek, czemu mnie atakujesz? Ej, co jest, typie? Zrobiłem ci coś? Dobra, podka. Szybko, Estus. Żeby jak nie on, to by mnie trucizna zabiła. Dlaczego mnie atakuje? Czym jest pustym? Właśnie nie jestem pewny. Nie jest normalny? Normalnie jest człowiekiem. Czemu mnie atakuje? Sorry, typie, nie dałeś mi wyboru. Aha, i to tyle. Poważnie? 1000 dusz? Chłopie, co ty tu robiłeś w ogóle? Tutaj byłem? No nie, no tutaj wszystko zwiedzałem. Są te durne robale i nic więcej.
jakiej wysepce wielce gadała ta cała Wikipedia. Fandom Darkseid. I co ja mam z tymi Darksidersami? Dark Soulsowy. O! Kolejna osoba, której się nie spodziewałem tutaj spotkać. Teraz pytanie, czy to Zigmeier, czy Zikali, czy jego córka, może nie pamiętam dalej imienia. Siema. To Zigmeier. Wstawaj. Wstawaj, stary. Nie będę cię trzepał mieczem, bo jeszcze go zabiję. Oh ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Kępka fioletowego mchu. A weź! Fantastic! Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Tarcza z kolcem. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. Coś jeszcze? A poison swamp. It's like quicksand in there. A poison like... Dobra, to się już powtarza. Dobra, dalej pamiętam, że mogę do tego drzewa jeszcze wejść. Gdzieś tam to przeeksplorować, ale to mnie na razie aż tak nie intryguje. Ale kurde, myślałem, że jak powiedział, że idzie na dół, to że będzie w ruinach Nowego Londo, a nie. A nie, że będzie... No tu! W Blighttown. Znaczy, no fakt, no to też znajduje się na dole. Dobra, nie, tam byłem wcześniej, tam był tylko ten, to był miecz, jak to się nazywał? Sługa. Zakrzywiony miecz tam był. Na której wielce wysepce ma by się znajdować ta osoba? Chyba była to kobieta, która może mnie nauczyć nowych piromancji. Bo tu wszędzie byłem wcześniej i nie było tu nikogo, a teraz znalazłem Zigmeiera po prawej, a tam po lewej znalazłem naszego ziomeczka piromanty, który zszedł tutaj i zaczął mnie atakować. Kiwi, po co? I dlaczego? Prawie się wystraszyłem tego. Dobra, ile tego mchu w sumie ode mnie wziął? Tylko jedno? Nie, chyba aż 5 sztuk chyba zabrał. Ciekawe. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, gdzie może być ta osoba. Ale nie, no, nie czekaj, właśnie, przecież to było tylko wejście do tego drzewa, nic więcej. I nic więcej! Proszę, czasami warto pomachać mieczem. Kurde, nie jestem pewien, czy to nie jest mimik. Ale to chyba się zawija, mi się wydaje. Dobra, YOLO. Okej, na szczęście zwykła skrzynia. Bliźniacze człowieczeństwo. Okej, trochę mech. Co, to też jest... A, patrzcie, to nie jest iluzja akurat. Dobra, no bliźniacze człowieczeństwo to... I tutaj coś jeszcze jest.
Jak ja tego nie znalazłem wcześniej. Okej. Znowu rzecz, której mam maksimum. Widziałem gdzieś, że chyba da się wejść do środka tego drzewa, no ale jak? Tu jak wejdę, to idę tylko tam, ale tam jest koniec. Czy tu jest gdzieś jeszcze jakieś inne wejście? Idea. Teraz autentycznie chyba odpalę jakiś poradnik normalny, gdzie mam znaleźć tę babkę. Bo pisało, powinna się znajdować na jednej z wysepek w Blighttown. To jest jedna z takich wysepek, oblazłem chyba wszystkie. I nie ma jej na żadnej. Ani teraz, ani wtedy. Więc gdzie ją wcięło? Raczej nie zabili, bo by jej trup przynajmniej został. Dobra, też ziomek tutaj zszedł. Też nie wiem dlaczego zszedł. Znaczy wróć, nie, okej. Okay. Wiemy dlaczego zszedł, ale nie wiem dlaczego zaczął mnie atakować. Sorry za to. Nie wiem, kurde, dziwne rzeczy się tu dzieją czasami. Dobra, nie, to nie jest warto, to nawet także nie opłaca dawać Framptowi. Nie, kości nie wyrzucaj, kość chcę użyć. Tak, ja na razie kończę. Lecę poszukać tych wszystkich żarów. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym, kto wie, może już zabiorę się za eksplorację lasu Darkroot. Znaczy zabiorę. Zabiorę się za dalszą jego eksplorację, bo sam las już troszeczkę przeeksplorowaliśmy. Między innymi pokonałem tam właśnie księżycowego motyla, zdobyłem boski żar oraz... Co tam jeszcze było? Żar? Nie, kolejnego żaru nie znalazłem. Dobra, nieważne. No to trochę tam rzeczy już zrobiliśmy. No, ja na razie lecę tam i spróbuję znaleźć ognisty żar, czy tam duży ognisty żar, czy żar, który mogę też Famosowi oddać jako dodatkową rzecz. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls Remastered. Cześć!